Wiesław z bezdomną rozmawia. No i co? Nie było najmniejszego problemu. Uważaj tutaj, chodź tu. Nie rozmawiaj z tą różową. Są różową? To jest bezdomna. Ona potem napije się i wyje. Zaraz trąci nogą kieliszek, jak zapomni się. Ale poczekaj, ona wyje. Wyje? Taki przychodzi jeden do Gotarda podobny, wiesz który, też wyje. Ale ona tak samo, bo ona jak... Jak wypije, to wyje? Usiądzie w kącie i jej... Wierzę tu Zalewskiego. Wygonili, dwie torby zostawił. Ja przyszłam tu rano z kurczaczkiem. Zabrałyśmy dwie torby. Pojechałyśmy oddać Zalewskiemu, a on nam nawet drzwi nie otworzył. Powiesiłyśmy na klamce, a sąsiad powiedział, w te drzwi to trzeba walić. I tymi pięściami. Ale jak? Ja mówię, zobacz kurczaczku, zobacz. Zalewska śpi, ale kurczaczek płakał, bo on jemu tu piwo wlewał do ust. Było wino, piwo i kanapki. I słuchaj, on płakał. Ale płakał. Muranowie, jeszcze mam dwie butelki Budweisera, amerykańskie piwo butelkowe. Mam dwie butelki jeszcze w domu. Artur był też. I kolarz był. U ciebie w domu? Czemu ty w domu nie, nie ugodzisz Artura? Muranowie! Ci za szyję chwycił, chyba by ci wszystkie wino wypił. Muranowie! Ja nie mam w domu, ale dwie... Ale jak ty zdążyłeś z wojska? To nie jest blisko. To nie dzisiaj, przecież to było przedwczoraj. Na wojska? Przecież zdążyłem, ale godzinę się opóźniłem. No kiedy było na wojska? No dzisiaj. Dzisiaj. No jak kiedy? No dzisiaj było. No.